Więc widzowie, jak dobrze wiecie, za 17 dni kończy się nasz 22 sezon. Można powiedzieć, że 20 września, około 20 września będziemy mieli update na Jaybreaku, po prostu będziemy mieli nowy sezon i właśnie znamy tematykę 23 sezonu znamy. Mianowicie są to lata 80. Dlatego jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, oglądajcie odcinek do końca, pamiętajcie o zostawieniu suba i łapki w górę, ponieważ jak dobijecie tutaj kolejne 200 łapek, to rozdaję wam kolejne auto i tak w ogóle ta osoba wygrała Power jeden z tamtego odcinka, jeżeli właśnie, tak jak mówię, jak chcecie kolejny giveaway, 200 łapek pod tym odcinkiem, sub, like, dzwonek i lecimy do odcinka. Więc widzowie, właśnie Osimo wstawił 6 godzin temu na swojego Twittera właśnie takie info, że sezon 23 jest o tematyce 80, jakby wiecie o co chodzi, że lata 80, o to chodzi. Możemy sobie tutaj wejść, widzowie, niektóre osoby już wstawiły właśnie tutaj koncepcję rzeczy z lat 80. Na przykład mamy takie retro TV tutaj stare, takie wiecie, taki stary telewizor po prostu. Wydaje mi się, że to może być ciekawe jakby ten. Może być to ciekawy pomysł, jakby ciekawa tematyka, ale jakby problem jest w tym, że nie wiem, jakie auto za 10 lat by mogliby dodać. Okej, takie auto niby mogłoby być. Lata 80, widzowie. Czyli to jest taka korwetta, tak? To jest korwetta, widzowie. Dobrze mówię, nie? Chyba się znam. Dobra. To jeszcze kolejny koncept. Boże, co to jest? A to rok temu w ogóle koncept. W ogóle, no bo tak, bo tu 6 godzin temu było wstawione, więc widzowie, tutaj trzeba poczekać jeszcze z tym. Tak właśnie to wygląda. Okej, dobra, ciekawe. I właśnie mamy tutaj jeszcze jakieś takie teksturki. Takie też stare w sumie z tych lat 80. Chociaż to chyba aż tak nie pasuje do lat 80. No, chyba, że takie na imprezy. Nie wiem, widzowie, ja się trochę nie znam. To nie są moje lata, okej. I tutaj mamy Dream Vibe, okej, to jest fajne, widzowie. To jest, widzowie, fajne. Fajna tekstura, podoba mi się w sumie i mogłaby być jako ten 8 level, więc w sumie spoko. Niech będzie ta tekstura, jest spoko, naprawdę. Mamy też tutaj jakiś taki drift, widzowie, cool drift. W taki sposób wygląda. Nie wiem, widzowie, na razie są te słabe koncepty. 7 godzin temu, The Veloz, okej. Okej, to auto jest całkiem niezłe. Ej, podoba mi się to auto z lat 80, sorry. Mega ładne, ej, podoba mi się to auto. Mogłoby być jako 10 level, na pewno, widzowie, naprawdę. Tutaj jeszcze jakieś The Canary, The Fast Road Car from the 80s. Nie, 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 ale te naprawdę, te The Veloz jest mega ładne. Podoba mi się to auto, mogłoby być. Okej, sprawdziliśmy wszystkie jakby tutaj koncepty, które ludzie wstawili, bo to widzę 6 godzin temu, więc nie ma tutaj za bardzo dużo konceptów. Okej, widzowie, całkiem nieźle to się prezentuje. Tutaj w ogóle Asim jakiegoś widza wyjaśnił. Boże, nie wiem, chcecie sobie zastopujcie, sobie przeczytajcie, co tutaj napisał. To jest chyba co wysłał. No te auto właśnie, to jest ten The Veloz, co wam pokazywałem, mega ładne, naprawdę. Te auto na 10 level, myślę, że to już to będzie to auto za 10 level, naprawdę. Mega mi się podoba to auto, jest spoko i oczywiście na pewno lepszy niż Maverick. Co widzowie, to jest taki szybki odcinek w sumie, bo nie ma co tu za bardzo wam pokazywać. Taka będzie tematyka tego sezonu, widzowie. Mam nadzieję, że wam się podoba, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, o tej tematyce. Wydaje mi się, że były lepsze pomysły, ale jak już patrzę na tego The Veloz, to spoko. Spoko tematyka i jak będzie ten The Veloz za 10 level, to będzie naprawdę giga fajnie. No chyba, że Asimo i Badimo dodadzą jakieś gówno auto za 10 level, jak zawsze. Też niedługo wychodzą Dorsy 2 w sumie i będę na pewno nagrywał z nich i będą live'y, także jak będziecie grali w Dorsy 2, to śledźcie kanał i ja spadam, no i elo.